Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Posłanki i Panowie Posłowie. Są wydarzenia w dziejach narodu, o których nie wolno zapomnieć. Są ludzie, o których pamięć powinna trwać wiecznie, ale są też miejsca, które wyjątkowo wpisały się w losy Rzeczpospolitej i są najlepszymi pomnikami w naszej historii. Jednym z takich przykładów jest piękna, secesyjna willa Wanda w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w latach I wojny światowej mieściło się Centralne Biuro Werbunkowe Legionów Polskich. Tutaj przyjeżdżali młodzi patrioci z Warszawy, Łodzi, Poznania, Lwowa, aby walczyć za niepodległą ojczyznę. Był także Józef Piłsudski, aby naocznie sprawdzić, jak przebiegała rekrutacja. Od 1918 roku willa Wanda była użytkowana przez Wojsko Polskie. Podczas II wojny światowej tutaj mieściła się siedziba Gestapo, a w 1945 roku siedziba NKWD. Do tej pory w piwnicach budynku są czytelne napisy w cegłach wyryte przez więźniów. Przez następne lata mieściła się w willi Wojskowa Komenda Uzupełnień. Tak było do 2009 roku. Wtedy pojawiła się informacja, że planowana jest likwidacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Piotrkowie, która mieściła się w tym miejscu. W październiku 2009 roku przy zarządzie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim zawiązał się Społeczny Komitet Utworzenia Muzeum Legionów Polskich. W końcu 2010 roku WKU zlikwidowano i poinformowano o zamiarze sprzedaży budynku. Społeczny Komitet na czele z generałem Burzą Karlińskim zainteresował sprawą dyrektora Muzeum Wojska Polskiego profesora Janusza Ciska. Szybko powstała koncepcja powstania muzeum będącego filią Muzeum Wojska Polskiego. Poparcie dla inicjatywy utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Legionów Polskich wyraził prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który w specjalnym piśmie stwierdził: z dużym zainteresowaniem przyjąłem projekt powstania w Piotrkowie Trybunalskim Muzeum Legionów Polskich i w pełni go popieram. To ważna inicjatywa, która przypomina o silnym związku miasta z historią Legionów. Zorganizowanie wystawy ukazującej wspaniałe karty naszych dziejów nie tylko wzbogaci Piotrków Trybunalski o ważny punkt na turystycznym szlaku, ale będzie też okazją do przekazywania wiedzy o Legionach Polskich kolejnym pokoleniom. Wówczas wydawało się, że sprawa ocalenia willi Wanda przed sprzedażą jest bliska pomyślnego załatwienia. Społeczny Komitet Utworzenia Muzeum wysłał kolejne pismo w tej sprawie do ministra obrony narodowej. Pozostało ono bez odpowiedzi. Minister Tomasz Siemioniuk zlekceważył nie tylko przewodniczącego Komitetu generała Stanisława Burzę Karlińskiego, który był dowódcą największego w okręgu Łódź oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, lecz zlekceważył także zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Czy tak ma wyglądać patriotyzm w wydaniu ministra obrony? Warto dodać, że już podczas I wojny światowej narodził się pomysł utworzenia Muzeum Legionów Polskich w tym samym miejscu, czyli w willi Wanda. W starych dokumentach odkryto zapis, cytuję: przy Departamencie Wojskowym NKN w Piotrkowie powstało archiwum LP obejmujące dokumenty tudzież przedmioty mające związek z powstaniem, rozwojem i działalnością Legionów. Chociaż trwała krwawa wojna, to potrafiono docenić wielką rolę, jaka dla świadomości narodowej wnosi wiedza o historii najnowszej. Zbieranie i archiwizowanie dokumentów zapobiegło ewentualnemu wypaczaniu czynu niepodległościowego Polaków. Podkreślał to Józef Piłsudski, apelując do swoich żołnierzy: piszcie swoje dokumenty, bo inni fałszować je będą. Z dalszych informacji wynikało, że Piotrkowskie Muzeum Legionów Polskich było zaczątkiem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Profesor Janusz Cisek potwierdził tą informację. Sama willa Wanda jest wyjątkowo pięknym budynkiem w stylu secesyjnym. Tutaj w okresie II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo, a w 1945 roku siedziba NKWD. Do tej pory w piwnicach są napisy na cegłach wyryte przez więźniów. Od kilkunastu miesięcy willa Wanda stoi pusta, nieużytkowana i nieogrzewana, ulega stopniowej dewastacji. Zabytkowy budynek jest niszczony. Może na grunt w centrum miasta już jest jakiś inwestor? Tak mówią oburzeni mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Handlowanie tak wyjątkowym obiektem dla historii Polski, Centralnym Biurem Werbunkowym Legionów Polskich, jest działaniem niedopuszczalnym. Może za sprzedanie tego obiektu minister obrony Tomasz Siemioniuk
zakupi transporter, który na jednej afgańskiej minie zamieni się w kupę złomu. Oświadczam niniejszym, że w sprawie tej, tak ważkiej dla Piotrkowa Trybunalskiego, tak istotnej dla naszej historii, dla historii II wojny światowej, złożę stosowną interpelację poselską. Dziękuję bardzo.